Witam, prawda? Witam, prawda? A więc co, lejemy ich? My lejemy. Tomasz, trzy psy są bite. Błyskacz. Oj, 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 przybyły posiłki. Nie mają z nami szans. Elitarna jednostka strażników w drodze. Ha, śmieszni są. Trzeba te kapsuły rozwalać, żeby amunicję odzyskać. No i nanity, nie? Też dostajesz za rozwalenie kapsuły. To co, przebijamy się. Jak napad na bank, normalnie. Alarm. Ła, dostałem od kogoś. To od ciebie. Do mnie chyba, no. To wiem, że coś jest cennego. Nawet nie wiem, czy nie można slota kupić. Wziąłem dych 7 na nitów. Dych 7. Rozwalamy to? Da się? Nie wiem. O, sorki. Chyba nie, właśnie nie da. A tu jest, dobra, jest coś. Kurde. Pewnie są jeszcze jakieś inne drzwi właśnie, dawaj zobaczymy. Nie, popatrz, tutaj na środku jest. Tylko nie wiem co tu wybrać, wiesz co, ty decyduj, bo ja ostatnio źle wybrałem. Odlewnia. Automatyczny proces podał zakłócenia danych na terminalu, udaje mi się odczytać ledwie kilka słów. Toksyczny spiskowoc MagDigase. Mogą mnie one doprowadzić do procesu nadzorcy i w efekcie przywrócić ośrodek do życia. Gaz wezmę. No jedyne co zdałem słowo to toksyczne, więc zakładam, że gaz. Nie wiem. Gaz tarczy jak za kombinezon. Bierz gaz najwyżej, lecisz. Oho. Jebej. Zna się te kurde korwaksowe słowa. Moduł ruchu, wzrost reputacji. O proszę. Moduł dostałeś ulepszający poruszanie się. Yes, sir. Ciekawe, czy nie można wejść do tych pobocznych. Strażnicy. Śmieszni. No, w ogóle oni są w trybie poszukiwania, nie wiem którzy, nie? Bo wszystkich rozwaliliśmy. Muszą być gdzieś, wiesz, nie wiadomo gdzie chyba i szukać nas. Ale najgorzej, bo to jest trochę zgliczowane, nie? I oni... Teoretycznie ich tu nie ma, ale nas po jakimś czasie te znowu widzą. Chyba nie ma tutaj innego wejścia. No chyba nie, to wiesz co, ja lecę do tego drugiego ten. Tam nie ma strażników? Nie, nie, tu chyba tylko byli. To ja idę sobie po te dane. Chyba, że nas strażnicy zaatakują, no to najwyżej przyjdzie się odsieczą do kogoś. Że Joe, jak coś, to ty nawet na sud i na tlen nie zwracaj uwagi, bo... Myślę, że już nie trzeba. Jedynie co to Divodur ewentualnie. Tak, Divodur właśnie.
Chociaż myśmy się tak przed nagrywaniem też trochę podzieliliśmy surowcami, żeby właśnie nie trzeba było tego tyle. Żeby nikomu nie brakło przede wszystkim. No tak, tam... No też myślałem o tym, żeby w wolnej chwili coś tam polatać, pozbierać, zapoznać się jeszcze, ale na razie nie było na to jakby okazji. Okej, okay, z modu. Miedzi ci nie braknie, to tyle ci powiem. Dobra, mamy pozyskane dane. Tu jeszcze następne gdzieś. Ogólnie ostatnio Lewandowski dostał pełno nagród. No. Wiem, wiem. Tak sobie myślałem. Że dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają, co nie? Zastanawiałem się nad tym i w sumie pomyślałem, że gdybym był na ich miejscu, to też chciałbym miliony za to, że biegam jak po tałach za jakąś jebaną piłką, bo ktoś mi tak kazał i wszyscy, cały świat się na mnie patrzy, jeszcze jest nazwisko na plecach, nie? Kamera na twarz, za każdym razem jak kopniesz chujowo i zjebiesz, niektórzy ludzie za to zginęli. Na przykład była taka sytuacja gdzieś tam, że kolumbijski bramkarz nie obronił karnego i go mafia zabiła za to, bo postawili kasę, nie? Także, wiesz, w sumie za sam fakt, że biegam za piłką jak debil, bo ktoś mi każe i wszyscy na mnie patrzą, to już. A jeszcze jakby powiedział na przykład trener, że wiesz, takie, są takie sytuacje, bo wszyscy dobrze o tym wiemy w piłce nożnej, że jak cię szturchnie tam małym palcem u nogi o łydkę, to się kłać i leż, jakby cię kurwa obdzierali ze skóry, nie? No bo czas, nie? Chodzi o to, żeby dla siebie czas, co nie? Mówię, no za to ja na pewno chcę miliony, nie? Przecież kurwa, żeby się tak zachowywać na oczach całego świata. I tak sobie pomyślałem, że wiesz, no w sumie mają rację. Tam jakieś moduły. Ale wiesz, to jest taka rozrywka, nie? Bo z jednej strony można powiedzieć, no co, no banda, no nie banda, ale ogrom ludzi, rzesza ludzi, biednych ludzi ogląda, jak multimilionerzy kopią sobie piłeczkę. Ale z drugiej strony, no to jest rozrywka, nie? W sumie nie, cokolwiek innego by ludzie nie wybrali w takim masowym takim właśnie, nie wiem, sporcie, czy tam raczej rozrywkę spędzenia czasu i tak dalej. To ci uczestnicy i tak by zarabiali krocie, nie? No tak, no tak to jest, ale oni zarabiają dlatego, że ty to oglądasz, nie? Więc no, jeżeli dokładnie. Ci się podoba, no to... I są w tym dobrzy, nie? Bo jakby byli w tym słabi, no to... No, dokładnie. Także no, ludzie od zawsze potrzebują igrzysk jakiegoś rodzaju, więc są w stanie naprawdę dużo... Wiesz, ja na przykład im nie żydzę tego, tych... w cudzysłowie, tych pieniędzy, co oni tam zarabiają. To jest jakiś sposób, kurwa, no nie? Zresztą tak jak mówię, ja też bym chciał dużo za to, nie? Człowiek tutaj potem wszedłem do tej drugiej bazy i też było tam rozwalić strażników i tak dalej, ale nie było żadnych strażników, tylko drzwi trzeba było rozwalić i ten, wybrałem sobie pole rozbudowy multinarzędzia, ale oj, w jego opisie jest napisane tak: ten moduł można wpiąć w multinarzędzie, korzystając ze stojaka ulepszeń multinarzędzia na stacji kosmicznej, co zapewni użytkownikowi więcej przestrzeni wewnątrz multinarzędzia. Czyli to jest chyba taka waluta, za nie musisz płacić za slot, tak mi się wydaje, tylko wystarczy. Możliwe, no. Możliwe, tak bym to rozumiał. Tak, chyba ci to oddam po prostu, jeżeli mi darmowy slot. No wtedy nie musiałbym lecieć, specjalnie kupować. Znaczy i tak trzeba lecieć skupować, więc no nie wiem. Możesz to sobie zachować, bo ja zaraz pozbieram to, co mam pozbierać. A tych, uwierz mi, że tych danych zakopanych to... trzeba mnóstwo.
Jak na przykład ten terminal handlowy chyba kosztuje 15 modułów zakopanych technologii. Ja sobie już zebrałem 10 w sumie, ale trzeba, jeszcze troszkę pobiegam. Oj, dla wszystkich, nie wiem, czy tutaj są jacyś ludzie zajawkowicze Gotika. Była znowu kolejna aktualizacja dziejów Corinis. Aha, no to możesz opowiedzieć, bo w sumie jestem dosyć zainteresowany, nie bez przesady. Generalnie, no bo data premiery była na grudzień 2020, ale ze względu na COVID-a, no to wiadomo, że musieli przesunąć wszystko i generalnie projekt jest w fazie alfa, wchodzi raczej w niego. Tak, gameplayowy jest ogólnie w miarę okej, okay. No najgorzej mają z pracami nad dubbingiem, no bo nie mają studia, nie mogą studia w ogóle wynająć, no bo oni mają swoje projekty, a tutaj jakby nie było, to tak trochę charytatywnie próbują to zrobić, czyli za darmo. No tak jak większość modyfikacji, to jest ogólnie taka praca, że tak powiem. Właśnie mi robal wyskoczył. O, kurde. Ale mnie wystraszy. Też chcę zobaczyć. I ten, i powiedzieli, z tym mają problem, z dubbingiem, no próbują niby robić to zdalnie, znaczy taki mają plan, no ale w przypadku tych starszych aktorów jest ten problem, że oni nie są tak zapoznani z technologią, to jest raz, po drugie nie mają sprzętu, więc no to będzie na pewno trudne. Muzyką chyba troszkę lepiej. Co prawda więcej zabawy w programie do edytowania, bo każdy instrument musiałby być nagrywany osobno. No. No i tak to wygląda mniej więcej. No, powiedzieli, że nie zamierzają nigdy żadnej daty publikować, jeżeli chodzi o to, kiedy wypuszczą modyfikację. Bardzo mądrze. Bo chyba się nauczyli po cyberpunku, że lepiej nie... lepiej nie mówić na razie. Lepiej nie mówić. Mówisz, że tą górę rdzy warto zbierać i później coś z niej zrobić, tak? Mobilny rafinator i przerób na pył ferytowy. Okej. Pył ferytowy. I nie muszę się na to gapić, jak to się nie, robi. Nie. Musisz. Może normalnie wyjść. Bo będziesz mieć dźwięk, jak ci się skończy te brzzi, no to będziesz wiedział, że ci się skończyło. Aha, no. Dobra, jeszcze znalazłem jakieś naturalne cmentarzysko, może to jest technologiczne. Tak przynajmniej jest zaznaczone. Nie, to kasa. A, no to też spoko. Money. Kolejny nieznany budynek. I te zakopane skrzynie są też fajne, bo ja tam przez przypadek znalazłem 3 moduły i to klasa S. Wow. Prawda, nie mam na nie miejsca, ale... Jak się jak te dane technologiczne, no to jest rzecz, którą dobrze cały czas mieć, zbierać. No, dokładnie, przynajmniej do poznania tych wszystkich schematów. Okay, tak samo dobra. Jak będziesz mieć po drodze uszkodzone maszyny, to rozglądaj się. Znaczy, możesz po prostu wyrzucić te itemy, ten szlam na przykład możesz po prostu wyrzucić, a zebrać sobie tą nagrodę, którą dostaniesz za naprawienie tej maszyny. Trochę nanitów, albo tam jakieś inne pierdoły. Kości. Za 70 tysięcy, dobra. Czekaj. A tutaj jest, no. Okej, czemu nie mogę tego rozwalić? Rozwalić? Normalnie, o jest coś, okej.
kości kolejne. Aha, to już wiem, czemu nie mogłem chyba rozwalić. A fuck off, jak wypłynął pełny. Nie chcę tego słyszeć, poczwórny serwomechanizm. Mechaniczne ramię zebrane z jednostki patrolującej strażników co jakiś czas ma drgawki. Można sprzedać za 60 tysięcy. Czemu to się nie stakuje? Fucking shit. Jak zbierzesz moduły, to będziesz mi tu potrzebny i to bardzo. Znalazłem te jajka, wiesz, o których rozmawialiśmy wtedy przed nagrywaniem. Aha. One kosztują po 300 tysięcy za 3 sztuki, wie. Albo 250 nanitów za przerobienie ich. To byś miał, wiesz, ile kasy? Bo tutaj widzę, że jest raz, czekaj, policzę, raz, dwa, trzy, to już masz 300 tysięcy, 600, to masz 600, 900, 1200, 1200, 1200, milion, 1,5 miliona, 1,5 miliona, 1,800,000, 1,802,000, 1,100,000, no 2,400,000 kasy gdzieś wychodzi, tutaj jest. To ja chcę. Także ci, nawet ci ludzie, którzy tworzą content stricte pod No Man's Sky, to ci powiem, że mają co robić. Idę po te jaja w takim razie. O, chodź po to. A tyle ich już ominęliśmy, nie? Bo nie zwracaliśmy uwagi na to, że... Właśnie ja muszę zobaczyć je dokładnie na oczy własne i wtedy... Wiesz... Złapię się za głowę pewnie. No, bo dużo już tego ominęliśmy, niestety. Ale nie można wiedzieć wszystkiego, szczególnie na początku gry, jak się zaczyna pierwszy raz w ogóle grać. Zresztą to by było trochę... Ludzie lubi... Nie wiem jak ty, nie? Ale ja na przykład lubię oglądać, jak ktoś pierwszy raz takie... Pierwsze wrażenie. No, ja raczej wolę właśnie pierwsze wrażenie, niż jak już wszystko wie ktoś i nagrywa. Bo... No fajnie jest mieć takie info, co nie? Ale jakby... Troszkę możesz czasami nie nadążać za tym gościem też, bo na przykład ktoś gra w grę, nagrywają i tam wszystko już wie, więc tylko tak rzuca, tłumaczy, nie? No, to jest to, to jest tamto, to jest tamto i tak na zasadzie, dobra, okej, ty i tak tego nie ogarniesz, on już po prostu wszystko wie, bo wie, tobie tylko mówi, ale tak jakby nie wyłapiesz tego wszystkiego, nie? I tak, więc jak uczysz się razem z kimś, kto nagrywa, no to sam też jakby łatwiej się uczysz tego, rozumiesz to. Tak, to też zależy, bo jak chociaż znasz te podstawy, jak ja na przykład już mniej więcej te podstawy znam i oglądam te niby bardziej zaawansowane filmy dla pod No Man's Sky, czy tam jakie błędy unikać i tak dalej, to łatwiej zajarzę mniej więcej o co chodzi autorowi, a tak jakbym nic nie wiedział, no to sakra, nie? No. Bo tam też jest czasami napisane beginner's tip, a w ogóle tam są takie rzeczy, co jeszcze nawet do nich nie doszliśmy, nie? I tam też ludzie w komentarzach piszą, no, że fajne tipy dla nowych, jak oni nawet nie wiedzą, co się w ogóle dzieje wokół nich, bo dopiero wylądowali pierwszy raz. No ja jestem właśnie raczej za tym, żeby... Z reguły raczej wolę jak jest pierwsze wrażenie niż... Jakieś poznawanie podczas nagrywania, jeżeli chodzi o zagrajmy przynajmniej, nie? Niż jak już wie. Chociaż czasami dobrze już wiedzieć. Żeby się tam nie ten...
No to zależy już od gierki i dokładnie od co byśmy chcieli wiedzieć. No. A bo w ogóle też miałem taką rozkminę, bo oglądałem jeszcze przed nagrywaniem ten twój odcinek ze Skyrima i mówiłeś tam, że nie lubisz szukać drogi. Teraz pomyślałem też, co mi przyszło do głowy, to Morrowind. No, Morrowind to w ogóle. No właśnie na przykład takiego Morrowinda to raczej nagrywane by było już wiedząc, nie? Właśnie po to, żeby nie szukać drogi. No to jest... Są takie gry, znaczy Morrowind to jeszcze powiem, że pół biedy, ale na przykład Dark Soulsy, ten mod do Gothica, ten Returning cały. To są gry w zasadzie, gdzie bez solucji albo bez czatu to nie ma co w ogóle podchodzić, bo... Albo musisz mieć Wikipedię w ręku i solucję, bo jakiś poradnik, albo musisz grać z kimś, niech kto ci podpowie, bo za dużo rzeczy ominiesz i będziesz się męczył. I według mnie to nie jest trochę za dobre jakby rozwiązanie designowe. Znaczy spoko, jeżeli na przykład jest taki content alternatywny, nie opcjonalny, że możesz go zrobić, ale nie musisz. Ale to jest, znaczy zagrasz, to się dowiesz, bo na przykład w przypadku Dark Soulsów to jeszcze pół biedy. Bo powiedzmy, że ta gra jeszcze nie jest takim potworem wielkim rozpieprzonym w obie strony, jak to jest z Returningiem, że na przykład tam już się wątki w ogóle nie kleją ze sobą. Questy są dziwne to czasami. W ogóle nielogiczne są te rozwiązania zadań, więc ty nawet jakbyś chciał podejść do tego tak, żeby dobra, no to ja chcę to poznać może sam i sam do tego dojdę, ale ty do tego nie dojdziesz, bo tutaj na przykład, nie wiem, jest załóżmy szpada egzotyczna, którą musisz zdobyć, żebyś dostał jakąś tam rzecz, którą potrzebujesz do innego questa. Aha. I pomyślałbyś, że tą szpadę, nie wiem, dostaniesz na pustyni, bo jest pustynia Danosa, dostaniesz tam jakiś tam tych z warantów kupców albo kogoś z tej frakcji czy tam reprezentacji, a nie, w ogóle dostajesz jakiegoś randomowego paladyna na zamku za przyniesienie 5 skór. I skąd o, no czaję. Skąd ty masz w ogóle to wiedzieć, nie? No takie właśnie, to jest taka konstrukcja tych gierek, często właśnie starsze gierki są tak nielogicznie porobione, nie? Nie wszystkie, starsze, nowe też. No tak, że kompletnie nielogicznie, że dobra, tak jak mówisz, no. Coś, dostajesz coś ważnego od kogoś, kto zupełnie nie jest powiązany z tym czymś, nie? Tu bo akurat jest modyfikacja, nie? Więc to trzeba zwalić jakby na twórców modyfikacji, tym bardziej, że oni się nawet przystają do tego, że wzięli, skleili różne mody, asety z poprzednich modów i zrobili z nich największą modyfikację do Gothica. Także to musiało w jakimś stopniu ucierpieć, no bo jak tego nie zrobili własnoręcznie, to najpierw pobrali coś, a potem pomyśleli, kurde, a jak to teraz połączyć razem, wszystko. Aha. To są te jaja? No, rozwal. Tylko uważaj, bo wyskoczą potwory. Nie mam miejsca w ekwipunku, to na razie nie zrobię tego. Tylko byśmy musieli uważać, bo będzie walka. Czekaj chwilę, zrobię sobie tylko miejsce jakieś. One się stakują? Chyba 3 sztuki. 3 albo 5, ale chyba 3. Zrobię sobie jeszcze tu, może wywalę to i to. Dopiero jak podniesiesz jaja, to cię zaatakują. O, sorki. Olo, obrwałem! Kurwa, ginę! Pierwszy raz zginę. Jak to się wleczyć? Nie zginiesz, nie zginiesz. Musisz baterię podtrzymania życia stworzyć. Musisz mieć galaretę diwodorową i coś tam jeszcze. Robal! Wow, co jest? Robal. To nieźle. Okej, wyleczyłem się. Kurde, ile ich tych robali jest? Masakra. Bateria podtrzymania życia? O czym ty mówisz? No jest taki żel podtrzymania życia. A mam, no. To on, dzięki niemu nie zginąłem?
Możesz, nie, musisz uzupełnić nim tarczę, wiesz, ochronę przed zagrożeniami, czy tam życie, no jest, no, tak to chyba działa. Aha, te jajka znikły, dobra, to my musimy je szybko podnieść. Kurde. Kurde, chujowo, że znikły. Dobra, to ten, ja wezmę prawe, a ty weźmiesz lewe. To może, no dobra, dobra. Żebyśmy szybko podnieśli, możemy nawet lecieć na tą stację, wiesz, i rozwalić ty. Kurwa. Kurde, ile tego jest tu? Nie mogę podnieść tego. Nie, trzeba to rozwalić, bo... To pluje jakimś kwasem, gówno. Kurde, znika to jajko, nie? No, szlak by to trafił. No, próbowałem zebrać naprawdę, ale nie dał rady. Dobra, musimy to rozkminić jakoś. Co zrobić? Już tam się rzuciłem na łeb, na szyję między tych obcych, ale nie zdałem rady. Nie, za dużo ich było, bo ja się nawet nie mogłem dostać. Dobra. Jakby to zrobić? Jakoś to, może weźmiemy jedno jajko, wiesz, żeby nie było z różnych z tych więcej potworów, żeby... Kurwa. Dobra, mam, mam. Dobra. Tak myślałem, że możemy jakby jeden zwracał uwagę, nie? No, chyba tak trzeba będzie robić. Ginę? Wiesz co, może polećmy z drugiej strony, bo one są głupie, więc tutaj nie przylecą. Po jajku. Ginę! Umarłem pierwszy raz. Pierwszy raz zginąłem. Nie wyleciałeś na stację? Nie wyleciałeś, kurde. Uciekałem w bok. I co teraz? Ha! Co teraz? Pierwszy dead. No widzę cię, wylądowałeś na tym, na naszej bazie. Aha. Ciekawe, co, czy straciłeś coś, czy nic? Wszystko. Wszystko? No. O, shit. Prawie chyba. Ochrona przed zagrożeniami. Technologia jest. Ładunek jest. A to, co ekwipunku było wykombinowane, wszystko straciłem. Jednostki na nity mam, żywe srebro mam. Czyli cały ekwipunek tego. Ale nie miałeś tam tej miedzi, nie? I tego wszystkiego. Czy miałeś? Trochę część miałem. Miałem te przy sobie tlen, wiesz. A, no, 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 no. Nie wiem, czy mieć, nie pamiętam już teraz. Chyba mieć schowałem. To musiałby ale... kontenera popatrzeć, bo tam dwa tysiące... Tlen i sód poszedł i te kurwa wszystko co zbierałem teraz. Ja. Yeah. A nie leży tam gdzieś, żeby to zebrać, kurwa. A gdzie dokładnie zginąłeś? Właśnie idę teraz tam do ciebie. Czekaj, bo zobaczymy. Ja tu też ginę, nie? Shit. Fuck, fuck, fuck. Idę zobaczyć, czy tam nie leży, to może bym to. Mam grób zaznaczony, zobaczymy. No to idź tam, bo ja już też tu prawie zginąłem, muszę się wycofać. Ale mnie zaskoczyły coś, kurde. Wow, spadłem w dziurę, co jest? Co? Ja, pierwszy dead. No, to teraz wiesz, że jakby był no death ten tryb, to zginąłbyś. O no, strasznie. Chyba pograne. Ale to w... po tylu godzinach. Właśnie lubię to, kurde, na przykład w Don't Starve, że się ginie, to się ginie, bo jest ten stres and shit, ale no fajnie się gra na przykład w Don't Starve przez to, ale no naprawdę nie chce się od samego początku zaczynać. Nie wiem, jak to pogodzić ze sobą, wiesz, w sensie, że... No, wiem, o co chodzi. Fajny ten stresik jest i tak, fajnie tak, się tak ten, ale jak już zginiesz, to tak, no nie, no,
kurwa, nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce od początku, bo to początek w zasadzie jest podobny, można by powiedzieć, że przecież musisz ogarnąć to samo zawsze, nie? No, także chcesz tak. Jak najdłużej przeżyć. To tak jest w tych grach, nie? Że fajny jest ten taki, ten dreszczyk emocji. No. Inne trochę podejście do gry, bardziej ostrożne. A czy na moim grobie będzie mój ekwipunek, dowiemy się w następnym odcinku. Oby był, trzymajcie kciuki. Na razie. Usłyszenia, na razie.